A Bogu, wiecie, że kiedy nie było jeszcze nic i był Bóg, to Bóg powziął sobie taki plan, że będzie to 28 grudzień i Jego dzieci się zgromadzą. Kto nas mógłby może powiedzieć, że tak nie było? Wiemy, że właśnie było. Bóg wszystko przewidział, wszystko zaplanował dokładnie i możemy właśnie być w Jego planie. Możemy siedzieć, możemy otwierać Biblię, możemy czytać właśnie Jego Słowo i nad czym się zastanawiać. Chciałem, żebyśmy dzisiaj z takiego właśnie fragmentu Bożego Słowa, które Boży słudzy pisali, spisali też właśnie i dla nas, abyśmy i my mogli się z tego uczyć. Nie będziemy oczywiście o czym, niczym nowym mówić. Będziemy mówili o tym, co jest tak właśnie bardzo ważne dla nas. List Pawła do Efezjan, 6 rozdział. Mamy tu właśnie pouczenia apostoła, cenne, ważne. On wiedział, jak to jest bardzo ważne, że tego nie można sobie zbagatelizować. Możemy śmiało powiedzieć, że Paweł na pewno sobie nie bagatelizował tego, ale wiedział, że po prostu jest na polu walki i na tym polu walki po prostu nie można się poruszać byle jak. Człowiek musi być w coś przeobleczony. Będziemy chcieli tak sobie dzisiaj o pewnym takim przeobleczeniu mówić, zastanawiać się właśnie nad tym, bo możemy śmiało powiedzieć, czas, w którym żyjemy, jest takim czasem, że pewne elementy, można powiedzieć, są sprytnie przez wroga usuwane. On zabiera pewne elementy tego uzbrojenia, które człowiek otrzymał, a w zamian daje, można powiedzieć, mu inne. A że jesteśmy w ciałach takich, jakich jesteśmy, to po prostu ciało bardzo chętnie godzi się na inne. Chętnie przyjmuje to inne i mówi, no to jest fajniejsze, naprawdę. To nie ma takiej ceny, to nie kosztuje. Nawet przyjemne dla mnie, biorę. I tu Paweł pisze tak, od 10 wersetu będziemy to czy właśnie czytali. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. No i Paweł tutaj opisuje właśnie tą zbroję Bożą i człowiek, wiecie, może chodzić w pewnym, można powiedzieć, elementach zbroi, może mieć i może się, można powiedzieć, gdzieś nawet cieszyć, że no przecież ja mam tą zbroję, no chlubić się, że no otrzymałem ją, no i fajnie, ale teraz, czy człowiek ma wszystkie jej elementy? My będziemy chcieli się właśnie szczególnie nad jednym zastanowić, wiecie, bo ten element jest bardzo, bardzo dzisiaj, można powiedzieć, atakowany, podważany, zamieniany, tak jak powiedziałem, naprawdę jest zamieniany. Człowiek, można powiedzieć, jeżeli sobie bagatelizuje to, co mówi Bóg, może się nie spostrzeć, że jest mu coś odbierane, a jest czymś innym opasawszy. Tu jest powiedziane tak. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą.
I na tym będziemy się chcieli tak szczególnie właśnie skupić. My wiemy, można powiedzieć, kto jest prawdą. Dzisiaj, można powiedzieć, się nie ma jakby problemu, żeby religie chrześcijańskie wyznawały to, mówią, Jezus jest, Jezus Chrystus jest droga, prawda i życie. Ale czy człowiek to naprawdę przyjmuje, że tak jest? Że Chrystus jest prawdą. I można powiedzieć, czy człowiek jest opasany teraz Chrystusem? Czy człowiek jest opasowany, można powiedzieć, już czymś innym? Kiedy człowiek, zobaczy, się nawraca, Bóg daje mu, można powiedzieć, mu piękne prawdy. Sam Bóg, możemy powiedzieć, zaczął nas opasać. Prawdę za prawdą zaczął nam pokazywać, zaczął nam ją objaśniać, zaczął nam powiedzieć, szczególnie w nas ją, jakbym powiedział, to wręcz zakotwiczać. Ale kiedy, tak jak powiedziałem, człowiek nie przykłada swojego serca, zobaczcie, do prawdy, w pewnym momencie może być tak, i to się, zobaczcie, dzieje. Ludzie się nawracali, mieli prawdę, a po jakimś czasie, można powiedzieć, przyjmują coś innego. Coś inną, można powiedzieć, zaczynają być opasawsze. Mówią, to mi się podoba. Tak, bo tak jest, bo nawet gdzieś tam powiedziano, że jest to nawet napisane w Biblii. Ale my wiemy, że diabeł jest chytry, że on potrafi wziąć prawdę i tak ją zmodyfikować po prostu, żeby człowiek był zadowolony, żeby ciało, zobaczcie, było zadowolone. Żeby ciało było, można powiedzieć, szczęśliwe. O, ale to jest prawda. Poznałem prawdę. Kiedyś mogłem słyszeć, że jak człowiek, można powiedzieć, się cieszył, że poznał prawdę, ale nigdy tego nie wiedziałem. No już tyle być w chrześcijaństwie i pierwszy raz to słyszę, co za wspaniała, cudowna prawda. A było to oszukanie. Ale człowiek przyjął to jako prawdę. Owce, które, można powiedzieć, są w zagrodzie, o takie owce się niczego nie nauczą. Owca musi wyjść poza zagrodę, ona musi wyjść poza owczarnię. Ci ludzie tak głosili. A ktoś był zafascynowany, wiecie, tym, że to jest piękna prawda. Objawiona prawda teraz. No ja tej prawdy nie znałem. Nie, to było kłamstwo. Diabeł zaczął szerzyć kłamstwo. I człowiek, można powiedzieć, wcześniej opasany był tą piękną prawdą, że Pan przyszedł zgromadzić w jedno wszystkie owce, aby była jedna owczarnia. I człowiek nagle przyjmuje, że to tak nie musi być. Jak można powiedzieć, do tego, zobaczcie, może dojść. I to nie jest tylko jeden element. Zobaczcie, ile elementów, które my możemy dzisiaj słyszeć, prawdy, które są zamieniane. Jakże często właśnie jest tak, że ludzie niestety, ale łatwo przyswajają sobie, można powiedzieć, półprawdy albo nawet wręcz kłamstwo już. Dosłownie wręcz kłamstwo. Wiemy, dlaczego człowiek tak łatwo sobie przyswaja kłamstwo, bo ciało lubi kłamstwo. Ono lubi żyć w kłamstwie. Jemu to dosłownie odpowiada. To jest fajne, to mi odpowiada. Teraz widzę, że naprawdę Bóg mnie kocha. Teraz widzę, że Bóg naprawdę chce mojego szczęścia. Tak mówi ciało. Ale Bóg mówi, ale ja tego nie mówię. Sięgnij do mojego słowa i zobacz, co moje słowo mówi. Co mówi prawda. I teraz zobaczcie, czy my jesteśmy gotowi, można powiedzieć, rzeczywiście trzymać się prawdy. Nie pozwolić, żeby, można powiedzieć, ten pas, jeśli tak nawet byśmy mieli go nazwać, żeby ten pas, który zostaliśmy opasani, pas prawdy, został nam zdjęty, a co innego zostało nam założone. Wiemy, że diabeł nie jest taki, żeby on od razu wszystko człowiekowi chciał wykraść. Żeby, można powiedzieć, zdjął z niego całkowicie prawdę, a całkowite kłamstwo go, można powiedzieć, od razu przeoblógł. Nie, bo człowiek by się zorientował. Robi to powoli. Zostawia mu jakąś tam prawdę i wplata w to, można powiedzieć, rzeczywiście kłamstwo. Zabiera inną prawdę i jakąś półprawdę w to wplata. I człowiek mówi, no ale co chcecie? Ja jestem przecież opasany. Ja mam ten pas prawdy. Tak? A jak on wygląda? Zobaczcie, jak dzisiaj człowiek ma problem z tym, żeby uwierzyć w to, że dzieci Boże nie grzeszą. Zobaczcie, jaka z tym jest wojna. To jest prawda. Niepodważalna prawda. Dla nas dana, dla naszego zbawienia, dla naszego ratunku. Ale zobaczcie, jak ciało z tym walczy. Nie, to nie tak. Bóg tego by nie chciał przecież. Bóg wie przecież, w jakim ja jestem ciele. On nie chciał, żebym się męczył. Jak męczył? Nie grzesząc? To jest męczarnia, nie grzesząc, można byłoby takiemu człowiekowi powiedzieć? To jest przywilej.
To jest łaska dana człowiekowi, że człowiek nie musi popełniać grzechu, że może teraz żyć życiem Jezusa Chrystusa. Życiem, w którym Ojciec ma upodobanie, które, można powiedzieć, cieszy serce Ojca. A człowiek mówi, mozu, mordęga. Bóg przecież by nie chciał, żebym w takiej mordędze się poruszał. Aż Pan nie poruszał się w mordędze. On się poruszał w szczęściu czynienia woli Ojca. Także tym właśnie będziemy się chcieli dzisiaj naprawdę zająć, bo jesteśmy, możemy śmiało powiedzieć, atakowani z różnych stron, przez różne, można powiedzieć, rzeczy, które chciałyby nam pokazać, można powiedzieć właśnie to, że prawda może być inna. Nieraz spotkaliśmy, pewnie każdy z nas gdzieś może spotkał, ale co niektórzy z nas spotkali takich ludzi, którzy, kiedy słyszeli prawdę głoszoną w tym zborze, potykowali głową, tak, 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 a później się okazywało, że oni wcale nie kiwali. Oni tylko kiwali dla, jak to mówią, no, dobra sytuacji. Żeby ktoś, można powiedzieć, nie wziął ich, można powiedzieć, odwrotnie. A potem mówili, nie, wcale w to nie wierzę, to jest inaczej. Dziwne. To znaczy, że człowiek nie był szczery, nie był prawdziwy, był obłudny. A wiemy, że obłudnikami Bóg się brzydzi. Bóg nie brzydzi się tymi, którzy są szczerzy. Którzy mówią, Boże, ja nie rozumiem może tej prawdy. Pokaż mi ją, pomóż mi jeszcze ją bardziej zrozumieć. Widzimy, jak nasz Pan Jezus Chrystus mówił do tych ludzi, którzy uwierzyli Jemu lub Mu, jak tam jest właśnie też napisane. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Nie byli przecież oni szczęśliwi. Ich ciało nie było szczęśliwe, że oni usłyszeli prawdę. Jakże możesz mówić, że wyswobodzeni będziemy? Przecież my nie jesteśmy u nikogo w niewoli. Można byłoby powiedzieć, no ludzie, no tak się oszukiwać. Jesteście w podwójnej niewoli, rzymskiej i grzechu. A oni mówią, że nie są niczymi niewolnikami. A Pani mówi, jesteście, ale możecie być wolni. Przyjmijcie prawdę, nie chcieli jej przyjąć. Woleli, możemy powiedzieć, być opasani kłamstwem. Widzimy, jak Bóg w Starym Testamencie, można powiedzieć, przez proroka, można powiedzieć, jakby użala się, mówi, prawda potyka się w bramie. Jest deptana. I to gdzie ona była deptana? Nie wśród pogan. Nie wśród, można powiedzieć, ludu, które żyły w bałwochwalstwie. Prawda była, można powiedzieć, deptana i potykała się w bramach ludu Bożego. Lud Boży nie chciał przyjmować prawdy. Wiemy, że tam jest też napisane, że kłamliwy rylec po prostu im tą prawdę zmienił. I kłamliwy rylec ich pisarzy, ich rabinów, których oni mieli po prostu, im to wszystko zmieniał. A oni przyjmowali to jako rzeczywistą dla nich prawdę, a było to kłamstwo. Także dziś my też musimy być bardzo czujni i trzeźwi, żeby sobie nie pozwolić. Wielu przypłaciło życiem, wiemy, to, że po prostu nie puścili się prawdy. Że nie pozwolili zmienić prawdy. Że prawda była rzeczywiście dla nich czymś najważniejszym. Gotowi byli rzeczywiście powiedzieć, wolę umrzeć, niż miałbym puścić się tej prawdy zbawiennej dla mnie. Także na Pana właśnie pomoże zobaczyć to nasze opasanie. Bo z tym opasaniem mamy iść na spotkanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A możemy powiedzieć, byłoby głupio stanąć i okazałoby się, że po prostu w ten pas wplecione są różne nici. Dosłownie różne nici, które nie pasują do tego, co On dał. Także niech Pan poprowadzi nas tym. Amen.